Beata Tomczyk, witam Państwa. Naszym gościem jest pan Leszek Miller, były premier, a obecnie europoseł. Witam Pana, Panie Premierze, w Gazecie Finansowej. Witam Panią, witam Państwa. Rząd wraca do tematu reparacji wojennych. Efektem jest konflikt z naszym sąsiadem i z najważniejszym partnerem Unii Europejskiej. Panie Premierze, czy Polska powinna domagać się reparacji jako państwo, czy raczej pomagać, udzielić pomocy prawnej konkretnym ofiarom wojny i ich spadkobiercom i bliskim w walce o odszkodowanie? Sprawa indywidualnych odszkodowań dla Polaków, ofiar III Rzeszy, była obecna w stosunkach polsko-niemieckich, była i jest. Utworzono specjalną fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, gdzie realizowano część tych roszczeń. Z danych wynika, że w latach 1992-2002 więźniowie obozów koncentracyjnych i robotnicy przymusowi otrzymali pomoc tej fundacji gdzieś w wysokości 500 milionów ówczesnych marek. I mnie się wydaje, że to jest droga pewniejsza niż to, co próbuje uzyskać PiS, zapowiadając reparacje, bo z punktu widzenia obowiązującego prawa bardzo trudno będzie te środki reparacyjne wyegzekwować. Czy żądania rządu nie są nierealnym, populistycznym hasłem? Czy pomoc konkretnym osobom w uzyskaniu zadośćuczynienia nie jest bardziej realnym do wyegzekwowania działaniem? Dlaczego państwo polskie nie chce skupić się na pomocy prawdziwym ofiarom i ich bliskim? Bardziej realna, oczywiście. Przy tym trzeba pamiętać, że Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, ona realizuje roszczenia robotników przymusowych i więźniów obozów koncentracyjnych, ale na przykład nie realizuje już roszczeń poddanych rozmaitym pacyfikacjom itd., itd. Ale ja myślę, że gdyby rząd polski się skoncentrował na jakichś modyfikacjach obowiązującego statutu tej fundacji, to można by o wiele więcej uzyskać i pomóc realnie poszkodowanym. Natomiast ten manewr, który PiS w tej chwili przeprowadza, on jest obliczony na efekt propagandowy, jak wszystko zresztą, co robi Prawo i Sprawiedliwość. PiS traktuje te roszczenia jak mniej więcej Smoleńsk 2. To znaczy próbuje przeprowadzić operację, którą przeprowadził ze Smoleńskiem. Będziemy karmieni teraz tymi wszystkimi opowieściami o naszej martyrologii, o braku naszego zadośćuczynienia. No, z nadzieją, że spora część Polaków opowie się za takim właśnie rozwiązaniem. Panie premierze, ale czy rząd, domagając się reparacji dla państwa, a nie konkretnych ofiar, próbuje przejąć pieniądze, które mu się nie należą? Jakim prawem rząd chce dostać dla Skarbu Państwa pieniądze, które należą się konkretnym ofiarom i ich bliskim? Czy nie jest to czasem próba ograbienia ofiar, upaństwowienia ich pieniędzy? Rząd chce pójść śladem czterech mocarstw, które po zakończeniu wojny w Poczdamie w 1945 roku podjęły decyzję o reparacjach. Przy czym najpierw z reparacji zrezygnowały trzy mocarstwa po utworzeniu Republiki Federalnej Niemiec, to znaczy Niemcy, Stany Zjednoczone i Francja. Uznano wtedy, że reparacje są zbyt dużym obciążeniem dla nowo powstałego państwa niemieckiego i te trzy mocarstwa rezygnują. A chwilę potem zrobił to samo Związek Radziecki, więc można powiedzieć, że wtedy skończył się proces reparacyjny. I oczywiście z tego punktu widzenia patrząc, no to wszyscy się skoncentrowali na zapewnieniu roszczeń indywidualnych. No jeszcze raz powtarzam, mnie się wydaje, że jeżeli już rząd polski się decyduje na występowanie o zadośćuczynienie, to powinien to robić na zasadzie indywidualnych decyzji. Tak jak ta Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. A jak pan premier ocenia fakt, że rząd unika tematu reparacji od Rosji? Reparacje należą się państwom, które przegrały starcie zbrojne, a trudno powiedzieć, że Związek Radziecki przegrał II wojnę światową.
Czy Polska powinna domagać się od Rosji wypłaty zaległych 7,5% reparacji wynikających z uchwał poczdamskich? To jest jakiś przyczynek do zajęcia się przez prawników, dlatego że Związek Radziecki miał nam przekazać 15% reparacji, które uzyskał od Niemiec. Związek Radziecki określił to, co zdążono przekazać, na jakieś właśnie 7,5%. Więc zostało drugie 7,5%. No ale chyba nikt dzisiaj nie ma żadnej nadziei, że można te pieniądze uzyskać od Związku Radzieckiego. To jest, wie pani, cała ta historia, a pamiętajmy, że ona ma kontekst wyborczy jeszcze, to jest sprytna pułapka zostawiona na opozycję, bo mnie się wydaje, że kiedy podjęto decyzję w PiS-ie, żeby całą tą operację przeprowadzić, to tam się spodziewano, że w momencie ogłoszenia naszych roszczeń opozycja solidarnie krzyknie gromkie nie. No i wtedy można by pokazać opinii publicznej, no proszę bardzo, są w Polsce siły, które nie chcą tych pieniędzy. Więc dlatego opozycja nie powinna mówić nie, tylko powinna powiedzieć tak, proszę bardzo, PiS występuje z tego rodzaju planem, no to my będziemy się przyglądać i będziemy co jakiś czas pytać PiS-u, czy już ten projekt zrealizował. Obecnie około 300 miliardów dolarów rezerw walutowych Rosji jest zamrożonych i w trakcie sporu sądowego Moskwy z Waszyngtonem można byłoby łatwiej walczyć o zaległości. To będzie bardzo skomplikowany problem, wie pani, dlatego że prawo amerykańskie w takich sprawach jest dosyć rygorystyczne. Na przykład jak czasami słyszymy, że Amerykanie mogliby starać się przejąć własność rosyjską albo własność rosyjskich oligarchów, chociażby w postaci jakichś nieruchomości czy jakichś jachtów luksusowych, to trzeba pamiętać, że prawo amerykańskie owszem na to pozwala, ale tylko w wyniku procesu sądowego. I dopóki taki proces sądowy się nie odbędzie i dopóki nie ma wyroku, to ta wartość może być zamrożona, ale ona nie może być odstąpiona komu innemu. Bardzo dziękuję, panie premierze. Pan Leszek Miller był gościem Gazety Finansowej. Do miłego zobaczenia i udanego dnia. Dziękuję bardzo. Do widzenia, pani.